Cześć kochani, tu Gruba Ryba Lublin. Pokazywałem wam jak robimy Artemię, czyli do butelki wlewamy około litra wody, dorzucamy do tego soli, taką łyżkę do zupy soli, by nam podnieść pH w tej wodzie. Nalewamy oczywiście zwykłej kranowej wody. Do tego dosypujemy jedną łyżeczkę jajek Artemii prosto z zamrażarki i zostawiamy to z napowietrzaniem przez mniej więcej od 24 do 48 godzin. Wylęga nam się Artemia. A teraz widzicie, podałem tą Artemię małym skalarom i one tam sobie wcinają. Widzicie brzuszki grube, skalary pływają nam w tym pokarmie, nie muszą bardzo polować i to stadko jest dosyć tam spore. Oczywiście na tyle ile mogę pokazać, to wam pokażę, bo niestety kamera nie obejmuje tego, jakie to jest statko, a mówię, akurat ryby gromadzą się na drugim końcu akwarium, nie tak jak ja bym chciał. Od razu tutaj widać, słuchajcie, część jest skalarów jasnych, one będą jasnymi koi, a część widzicie jest ciemne, te będą czysto czarne. Takie skalary wychodzą po tej parze mojej czysto czarnej, więc jestem zadowolony. Słuchajcie, Artemii takiej jak tutaj widzicie nie wlewamy z wodą, w której się ta Artemia wylęga, tylko przesiewamy to przez sita. Słuchajcie, do takiego tego przesiewania są takie sita o różnej gradacji. Widzicie? I przez takie sita przesiewam Artemię lub przez takie malutkie sito. Pamiętajcie, to takie sito do przesiewania Artemii musi mieć 0,15 mikrometrów. Tutaj jest, słuchajcie, jest 1 mm, 0,6, 0,3 i najmniejszy jest 0,15. O takiej samej gradacji jest właśnie taka siatka. Warto takie coś kupić. I w ten sposób podajemy, przesiewamy Artemię i wrzucamy do wody, żeby nasze ryby jadły. Jak widzicie, system działa, więc ja jestem bardzo, bardzo, słuchajcie, zadowolony. Dzisiaj walczyłem niestety cały dzień, ponieważ stwierdziłem, że muszę sobie zrobić małą zmianę, więc dwa pierwsze filtry wstępne rzuciłem, jeszcze jeden, jeszcze dwa. Słuchajcie, dałem jeszcze dodatkowo tutaj trzy filtry wstępne na tym wszystkim i to wychodzi mi wówczas na moje dwie osmozy, na dwie osmozy podłączone do takiej pompki. Oczywiście jestem mega happy. Słuchajcie, zlałem dwa akwaria do zera praktycznie, o tak wody zrzuciłem, słuchajcie, w ciągu dosłownie dwóch godzin. To są akwaria setki, więc połowa wody jest nalana, słuchajcie, na nowym. Zobaczcie, jak to fajnie sobie śmiga. Naprawdę jestem mega, mega zadowolony z przepływu. Jutro będę robił dalsze podmiany wody, ponieważ, no mówię, na hodowli nie ma tak, żeby się cokolwiek nudzić. A tutaj, no mówię, tutaj akurat są 236, tutaj są 201. Zobaczcie, jaki tam jest napchany brzuch.
ta samica mało nie pęknie. I gdybym nie podmienił wody, nie zrobił czegokolwiek, no to no mówię, a tutaj aż szkoda cokolwiek gadać, a w najbliższym czasie idą spadki ciśnienia, więc wiadomo, co to jest. Już od dawna was uczulam na to, żeby robić w takich dniach podmiany wody. Słuchajcie, wracam do dalszej roboty przy rybach i mówię, tym miłym akcentem artemiowym, kurde, kończę ten krótki odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. W razie co, łapka w górę. Jakbyście mieli jakieś tam pytania, zawsze możecie je zadać. Postaram się w wolnym czasie na nie odpowiedzieć. Słuchajcie, bardzo, bardzo mi przyjemnie, że strasznie szybko was przybywa i w tym tempie dosłownie za 2 miesiące osiągniemy 2000 subskrypcji. A jak to się stanie, myślę, że trzeba zrobić jakiś fajny upominkowy konkurs dla subskrybentów. Pozdrawiam!